Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na szczególnym webinarium Sieci Odpornej Szkoły. Szczególnym z tego właściwie z kilku względów. Jeden to taki, że zajmujemy się rzeczą uznawaną za przyziemną, ale przecież wszyscy wiedzą, że jest dość kluczowa do skutecznej realizacji zadań szkoły, czyli pieniędzmi. Tym wątkiem jeszcze się tak dokładnie nie zajmowaliśmy. A drugi powód, dla którego to webinarium jest wyjątkowe, jest taki, że mamy wyjątkową liczbę prelegentów i prelegentek, bo jest ich aż pięcioro. I to jest dodatkowe wyzwanie dla mnie jako do moderatora, bo czasu mamy tyle samo, ile mieliśmy, ale znaleźliśmy tyle osób, które skutecznie, praktycznie, z korzyścią dla swoich społeczności szkolnych, z jednej strony pozyskują dodatkowe środki, a z drugiej strony korzystają z tych, które mają w sposób, który uważają za najbardziej optymalny w swoich realiach i zechcieli się tym podzielić z nami, za co bardzo serdecznie dziękuję. Liczę na to, że Państwo będą mogli się zainspirować tymi doświadczeniami. To, co zwykle mówię na początku, to krótka informacja o organizacji, dzięki której tutaj możemy się spotykać. Jest to Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacja działająca od bardzo dawna. Po prawej stronie tego slajdu mają Państwo cyfry, które są źródłem naszej wiarygodności. Duża ilość szkół, nauczycieli, dyrektorów, dyrektorek, z którymi współpracowaliśmy, którzy korzystali z naszej pomocy, z naszego wsparcia, a także inspiracji. To, co jest rozwiązaniem, które proponujemy szkołom i całym społecznościom, to z jednej strony inspiracja, więc to wszystko, co można znaleźć na naszych stronach internetowych, to, co można zobaczyć, a właściwie nauczyć się na szkoleniach, które organizujemy zarówno dla rad pedagogicznych, jak i indywidualnych dla poszczególnych nauczycieli. No myślę, że odporną szkołę dla dyrektora i te webinaria comiesięczne można potraktować jako inspirację. No i też programy, które pomagają zająć się różnymi ważnymi obszarami funkcjonowania szkół i wspierać działanie nauczycielek i nauczycieli, a także realizować ważne cele społeczne w społecznościach szkolnych. Zatem bardzo serdecznie zapraszam na nasze strony, gdzie można szukać informacji do naszych programów, do szkoleń. Mam też dwa zaproszenia szczególne, które w tym czasie są jakoś szczególnie aktualne. W sierpniu, 17 i 18 sierpnia, zapraszamy dyrektorów, dyrektorki, też zastępców i zastępczynie dyrektora szkoły na letnią szkołę dyrektorów. To jest już kolejna edycja organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo zachęcam. Wiem, że program jest atrakcyjny i ciekawy z punktu widzenia szkoły, a także praktyczny, czyli taki przekładalny na rzeczywistość, na codzienność. Ten koszt, który tutaj jest, można pokrywać, jeżeli Państwo taką mają możliwość i chcecie, ze środków na doskonalenie, które są dostępne w budżetach szkół. Ponieważ Centrum Edukacji Obywatelskiej ma uprawnienia placówki doskonalenia nauczycieli, więc można z tej formy skorzystać też w taki sposób. Bardzo serdecznie zapraszam. Jest to, można powiedzieć, taka stacjonarna forma odpornej szkoły, tej wymiany doświadczeń, wiedzy i myślenia o szkole dyrektorskiego, które na co dzień realizujemy w formie zdalnej. A tutaj jest okazja, żeby się spotkać z koleżankami, kolegami, porozmawiać, wspólnie się pobawić, przeżyć dwa ciekawe, jak sądzę, wesołe, ale też pełne refleksji dni konferencyjne, na które bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam. Druga informacja jest o tak zwanym Dniu dla Nauczyciela. To jest wydarzenie, które również CEO cyklicznie organizuje.
w październiku szczególny przykład obchodzenia Dnia Nauczyciela przez inspiracje, ale skoncentrowane nie tyle na zadaniach nauczyciela i nauczycielki, ale na ich mocy, na ich skuteczności działania, na ich dobrostanie. W związku z tym, jeśli chcą Państwo coś zrobić dla swoich wybranych lub wszystkich nauczycieli, to bardzo zapraszamy do skorzystania z tej propozycji. Na naszych stronach można znaleźć wiele szczegółów na ten temat. Tutaj jeszcze strona, która jest poświęcona naszym partnerom, Norweskiemu Centrum Uchodźczemu, dzięki któremu wiele programów CEO jest realizowanych. Polsko-Amerykańska Fundacja, Fundacja Wolności, stały partner, który zapewnia CEO pewną spoistość, ciągłość programową. I wreszcie magazyn Dyrektor Szkoły, który jest naszym patronem medialnym. No właśnie, i teraz to, co najważniejsze dzisiaj. Będziemy mieli, tak jak powiedziałem, pięcioro prelegentów. Tutaj są ich biogramy, ale ponieważ jest tak wiele osób, to pewnie nie byłoby dobrze, gdybym ja o wszystkich opowiadał. Sami o sobie chwilkę Państwu powiedzą. Ja od siebie mogę tylko powiedzieć, że ich dokonania i doświadczenia, o których rozmawialiśmy przygotowując webinar, rzeczywiście wyglądają dość imponująco, choć są to osoby funkcjonujące w takich zupełnie, bym powiedział, może nietypowych ze względu na program, ale typowych ze względu na wielkość, lokalizację szkołach, jakich u nas jest tysiące, więc te doświadczenia można przenosić na Państwa placówki, jeżeli się nimi oczywiście zainteresujecie, do czego bardzo namawiam. Jak zwykle zachęcamy do zadawania pytań na czacie. Te pytania, nie mogę obiecać, że prelegenci odpowiedzą na każde pytanie, ale mają też dostęp do czatu i jeśli zobaczą tam pytanie, na które mogą odpowiedzieć w tym naszym napiętym harmonogramie, to pewnie będą mogli się odnieść. Ale niezależnie od tego, bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście tam je zapisywali, bo one są dla nas inspirujące przy przygotowywaniu kolejnych spotkań, ale także, a może nawet przede wszystkim, jest to okazja do tego, żeby Państwo ze sobą dyskutowali. Bardzo często się tak zdarza, że na pytania zadawane przez uczestników na czacie odpowiadają również uczestnicy. W związku z tym jest to bardzo ciekawe forum wymiany poglądów, które żyje trochę niezależnie od naszej tutaj działalności i aktywności. W związku z tym nie tylko pytania, ale też opinie zapraszam do zapisywania na naszym czacie, niezależnie od pewności co do znalezienia na nie odpowiedzi. Ale z powodów, o których mówiłem, warto to robić. A jeszcze przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał uzyskać zaświadczenie po naszym webinarium, to znajduje się ono w zakładce mojej aktywności na stronie zapisyco.org.pl. No właśnie, i kończę już część wstępną. Chcę bardzo zaprosić do krótkiej prezentacji siebie, ale nazwałem tą część rozmowy kierownictwo szkoły i pieniądze, żeby jak najogólniej pokazać to, że jednak naszym fokusem jest kwestia środków, które służą do realizacji celów szkoły. Zapraszam. Krysiu, może od Ciebie zaczniemy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Miło mi gościć w tak szacownym gronie. Ja jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej Montessori Latawiec. Właściwie dwóch szkół, bo jedna z tych szkół mieści się w Sopocie, druga się mieści w Gdyni, a docelowo będziemy mieć jedną szkołę, która będzie mieściła w Gdyni, bo tak jak napisałam w tym moim biogramie, zbudowałam już dwie szkoły, dwie placówki, ja teraz stoję przed wyzwaniem zbudowania trzeciej, ale tak naprawdę, która będzie połączeniem tych dwóch. W związku z tymi różnymi aktywnościami moimi wokół właśnie budowania placówek, to sprawy finansów są dla mnie, są mi bliskie i myślę, że mam spore doświadczenie w, nie tylko w wydawaniu tych
finansów, ale też szukaniu sposobów na to, żeby je pozyskać. Pozwolę sobie na wstępie, bo myślę sobie, że dyrektorzy szkół publicznych mogą czuć taki zgrzyt, że zaczynamy od szkół niepublicznych, bo istnieje takie przekonanie, że szkoły niepubliczne mają bardzo dużo pieniędzy, no bo przecież rodzice płacą czesne. Więc ja tak bardzo skrótowo pokażę Państwu, że to tak nie działa, że my faktycznie mamy pieniądze z subwencji oświatowej, ale szkoły publiczne mają tu subwencję i większą i dostają jeszcze dodatek od miasta. Czyli jakby miasto dokłada do tej subwencji, bo tak jak wiemy, ona zaspokaja około 50% zapotrzebowania tego, co tych pieniędzy, tych środków, które należy wydać, żeby ta szkoła się utrzymała. I tą drugą część, którą dokłada miasto, u nas dokładają rodzice. I to jest wszystko, co my posiadamy, to nie mamy więcej, ale faktycznie mamy większą autonomię w kształtowaniu finansów szkoły i myślę, że tym się trochę wyróżniamy i mam nadzieję, że kilka sposobów na to, jak sobie tutaj z tym radzić, cały czas działając w obrębie prawa, uda nam się tutaj przekazać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Krysiu. Ja tylko a propos tych szkół niepublicznych dodam też takie zdanie, że właściwie z punktu widzenia naszego tematu szkoły niepubliczne są w trudniejszej sytuacji niż publiczne z tego powodu, że wiele źródeł grantów też ma takie przekonanie, o którym Krysia powiedziała, że te szkoły no, tak bardzo tych pieniędzy nie potrzebują, w związku z tym często z perspektywy szkoły publicznej łatwiej jest uzyskać pieniądze ze środków pozabudżetowych niż szkole niepublicznej. Dziękuję bardzo, Krysiu. Małgosiu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie uczestników spotkania, witam prelegentów, witam organizatorów dzisiejszego spotkania. Małgorzata Flis, dyrektor szkoły podstawowej w Manasterzu na Podkarpaciu. Od 15 lat pełnię tę funkcję. Jestem dyrektorem szkoły publicznej, która też z jednej strony walczy o pieniądze, z drugiej strony bardzo też potrzebuje tych pieniędzy. Szkoła, która zaczynała w momencie, kiedy zostałam dyrektorem z liczbą uczniów 45, w tym momencie mamy 120 uczniów. Szkoła rozwijająca się, w związku z tym te potrzeby też są bardzo duże. I przekonanie, że mała szkoła to być może nie ma takiego apetytu jest inaczej postrzegana, to też jest zupełnie błędne przekonanie. Jesteśmy szkołą bardzo aktywną, szkołą działającą, szkołą nie tylko oczekującą na środki finansowe z organu prowadzącego i na środki ministerialne, ale szkołą, która jest otwarta właśnie na poszukiwanie różnych rozwiązań i finansowych, i materialnych, żeby przyciągać do siebie te środki, żeby korzystać i żeby brać udział w różnych przedsięwzięciach. Jesteśmy, jak ja wielokrotnie mówię, szkołą konkursową, ponieważ bardzo po pierwsze lubimy brać udział w konkursach i oczywiście wygrywać, ale nie zawsze się udaje. Ale dzięki czemu tak się dzieje? Ponieważ mam fantastyczny zespół ludzi, nauczycieli, środowisko, które jest bardzo za szkołą i w związku z tym myślę, że jest nam dużo łatwiej też przyciągać różnego rodzaju fundusze i środki finansowe i materialne do naszej szkoły dzięki temu, że mam mocne zaplecze i kapitał właśnie w zespole na terenie szkoły i poza szkołą. Chciałam podać przykłady dobrych praktyk w dwóch obszarach. Współpraca z organem prowadzącym, z partnerami szkoły, którzy są bardzo potrzebni i otwarci na naszą szkołę. I z drugiej strony właśnie współpraca też ze środowiskiem. Jaką rolę odgrywa ten kapitał taki niematerialny w postaci zasobów ludzkich, potencjału ludzkiego, pasji, kreatywności i pomocy ze strony też społeczności lokalnej, w której ta szkoła funkcjonuje. To są te takie moje obszary dwa. Mam nadzieję, że Państwa zainspiruje do tego, że naprawdę warto i można. Ja jestem zwolenniczką szkoły relacyjnej, budowania atmosfery, wykorzystaniu właśnie tego potencjału ludzkiego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, Małgosiu. Ula, zapraszam.
Dzień dobry. Ja jestem dyrektorką dwóch szkół. Szkół niepublicznych, szkół, gdzie nie mamy czesnego. Właściwie w tym roku pierwszy raz rady rodziców zamieniliśmy na czesne i to jest kwota 150 zł. Więc kwestia pieniędzy jest dla nas bardzo istotna. Zaczynaliśmy od piątki uczniów, mamy 120 uczniów. Do tego mamy dwa budynki, które powstały dzięki pieniądzom zebranym, nie z dotacji, tylko zebranym od osób. I po 12 latach pracy, 13 latach pracy, najmniej wartościowy jest pieniądz jako pieniądz. A najwięcej, najbardziej wartościowy jest czas, wiedza, zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe i znajomości. I z tych elementów zbudowaliśmy szkołę, nie z samych pieniędzy, które dostaliśmy, więc one jak gdyby tworzą i sprawiają, że te pieniądze później się pojawiają, więc chyba o tym będę chciała mówić. Dziękuję. Czyli to jest taka teza, że te pieniądze nie napędzają szkoły, ale inne rzeczy pozwalają, żeby się pojawiały. Tak, jak jest cel, na realizację potrzeb. Jasne. Dziękuję bardzo, Ula. Dzięki. Kasiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Przybysz. Jestem byłym dyrektorem szkoły. Szczęśliwie wróciłam do pracy nauczycielskiej. Dlaczego szczęśliwie? No cóż, wiem, ile macie pracy. Ja w takim razie, wracając do swoich obowiązków bardziej nauczycielskich, wróciłam też do swoich korzeni. Czym się zajmuję? Dawno temu ktoś mi powiedział, że w szkole, mojej małej wiejskiej szkole, nie ma możliwości, żeby zrealizować jakieś działania. Ja uważałam, że w zasadzie sama poszukam tych możliwości. I tak zaczęłam w 2006 roku od takiego grantu Szkoła Marzeń. Zaczęłam gromadzić wiedzę, doświadczenie. Prowadzę bloga Fundusza na Edukację.com. Interesuje mnie głównie zmiana na dole, oddolna, nauczycielska, w czasie lekcji, zmiana w czasie jakichś działań właśnie w małych grupach. Dlatego też, no też po krótkich moich epizodach z unijnymi dużymi środkami i milionami powróciłam i trzymam się bardzo tak zwanych źródeł krajowych. Pojęcie to wprowadziłyśmy razem, myślę, z moją szefową z dwumiesięcznika Pieniądze są dla szkoły. Źródła krajowe to granty i dotacje różnych fundacji bankowych, dużych firm, czyli odpowiedzialność, społeczna odpowiedzialność biznesu, która w Polsce w ostatnich kilkunastu latach niesamowicie się rozrasta. Mieliśmy taką chwilę, kiedy przez pandemię i zmianę władzy było trochę ciszej, a w tej chwili przyrost grantów jest niesamowity. Mnie to bardzo cieszy. Jestem związana ze szkołą publiczną od zawsze, od 20 lat, ale od roku wspieram też szkołę niepubliczną. Poznałam blaski i cienie dyrektorowania w szkole publicznej i niepublicznej. To, co powiedziała Krysia, też będę na pewno do tego nawiązywać. Wiem na pewno, że ta zmiana powinna zaczynać się u nauczyciela w klasie i witam wszystkich dyrektorów, podziwiam Waszą pracę, znam ją bardzo dobrze. Chciałabym Was dzisiaj przekonać, że wystarczy pokazać skąd, a na pewno uda się coś pozyskać. Właśnie taka szkoła, której dzisiaj dowiedzieliśmy się o kolejnym grancie, zainspirowana przez tylko i wyłącznie mojego bloga, rozwija się pięknie, więc mam nadzieję, że dzisiaj pokażę Państwu trochę takich miejsc, skąd pozyskać. A jak myślę, że wy bardzo dobrze wiecie, bo przecież jesteście jednym wielkim projektem. Szkoła to wielki projekt. Szkoła to wielki projekt, piękne słowa. No i jeszcze Mateusz. Mateusz jest na końcu, bo ja jednak mam taki nawykowy stary gender w sobie. To też myślę, jedyny mężczyzna oprócz mnie, który jestem jednak moderatorem, więc być może odzwierciedla to też taką propozycję. Mateusz? Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz Marciniak. Ja przez chwilę Cię nie słyszałem, Przemku, bo coś urwało, więc mogę powtórzyć ewentualnie to, co powiedziałeś, ale drodzy Państwo, ja jestem dyrektorem od 16 lat. Tak mi się układało, że to w zasadzie już teraz prowadzę trzecią placówkę, ale taką wielką przygodą zawodową moją było budowanie gimnazjum. Gimnazjum tak naprawdę od zera, od podstaw, począwszy od skompletowania kadry poprzez właśnie zorganizowanie
całego zakresu wyposażenia budynku, administracji, obsługi i tutaj mogę powiedzieć, że to była taka, no właśnie, przygoda, zawodowa przygoda mojego życia. Aktualnie wiemy, co się wydarzyło z gimnazjami, aktualnie czwarty rok prowadzę szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi. Jest to też, podobnie jak u Małgosi, nieduża placówka, wiejska placówka. Placówki wiejskie często one mają zewnętrznie kreowany taki wizerunek tych szkół trochę bardziej zaniedbanych, trochę słabiej pracujących, natomiast no, jest to pewien mit, z którym niestety my wiejskie placówki musimy się mierzyć, a żeby to też się działo, to tutaj bardzo ważne jest to, o czym powiedziała Małgosia i ja też będę chciał tutaj jakby dopełnić. Przede wszystkim współpraca, dobrze układająca się współpraca z organem prowadzącym, ale przede wszystkim właśnie relacje ze środowiskiem, z ludźmi, którzy są wokół szkoły, z mieszkańcami tych okolicznych wsi. I w oparciu o tą współpracę i o te współdziałania też jesteśmy w stanie bardzo wiele pozyskać, uzyskać pieniędzy, uzyskać pomysłów w zakresie właśnie finansowania, nazwijmy to pieniężnego, ale też tego potencjału ludzkiego, który też mocno przekłada się na to, że szkoła się rozwija. Bardzo dziękuję. No i tym sposobem Państwo zobaczyli wszystkich naszych prelegentów i prelegentki. A teraz przejdziemy do meritum, chociaż już takie wątki się pojawiały. Zacznę od Kasi, która nie jest dyrektorem. Można by było powiedzieć żartobliwie, że nie każdy jest doskonały, ale Kasia ma doskonale opanowane pozyskiwanie tych środków ze źródeł zewnętrznych i dlatego Tobie, Kasiu, teraz oddaję głos. Dziękuję. Nie jestem, ale byłam, tak jak wspomniałam. Zakończyłam tę przygodę w tamtym roku we wrześniu, co oczywiście mocno wpłynęło na moją kreatywność i ilość grantów, które pozyskałam w tym roku szkolnym na plus. Moi drodzy, o możliwościach będziemy mówić na pewno później, bo jest tu z nami osoba, która jest specjalistą od szeroko rozumianego fundraisingu i o tym później. Ja tylko chciałabym zacząć od tego, że tych możliwości jest niesamowicie dużo. Co za tym idzie? No i wybór metody, jaką chcielibyście do pozyskania, do realizacji twojego działania, musi być odpowiednia. Ja mam takie powiedzenie, że nie masz problemu, nie masz projektu, bo to jest też kłopot, że często widzimy konkurs i myślimy sobie, no to ja coś napiszę. Najlepiej byłoby pierw zrobić dużą listę tego, czego potrzebujemy, a potem poszukać możliwości. Ja skupię się tylko na jednym, na grantach i dotacjach. Przemku, proszę Cię o drugą część. Skąd? Oczywiście prowadzę swojego bloga, więc za chwilę do niego będziemy zaglądać, ale nie jestem jedyna w Polsce. Nie ma też tych miejsc zbyt dużo. Ostatnio nawet zaczęłam wyszukiwać, czy jest coś więcej, okazuje się, że nie. Myślę, że wszyscy z Państwa, którzy są szczególnie z trzeciego sektora, znają stronę ngo.pl. Ona jest jedną z najstarszych i pierwszą chyba, bardzo mocno wspierającą sektor trzeci. Wszystkie fundacje, stowarzyszenia szeroko korzystają z tego portalu. Również oczywiście z tej pomocy prawnej, tam granty są tylko jednym z elementów. W ostatnich latach, myślę, 3-4, pojawił się portal granty, płatny portal, który też ma swój fanpage na Facebooku i myślę, że warto też ich obserwować, bo w miarę często pojawiają się tam nowe granty. Granty, które są dla wszystkich, a więc niekoniecznie dla edukacji. Stąd czasami warto poszukać czegoś, co związane jest z nami. Ja, ponieważ tak jak wspomniałam już wiele lat temu, zaczęłam to gromadzić i kiedyś sądziłam, że jest mało, ale kiedy moja lista przekroczyła 100 źródeł, uznałam, że czas, żeby zbudować bloga i tak od kilkunastu lat prowadzę takiego bloga. Wartym odwiedzenia jest portal witkac.pl. Jest to generator wniosków do publicznych instytucji, w którym po zalogowaniu się na zwykły adres e-mail i podaniu swojej lokalizacji po prawej stronie wyświetlą się wszystkie aktualne konkursy. Są to konkursy, które mogą nas zaskoczyć. To są konkursy na przykład ogłaszane przez powiaty, przez gminy, związane ze współpracą z różnymi instytucjami, często sektora trzeciego, ale większość z Państwa posiada klub sportowy przy szkole, więc nawet taki klub sportowy szkolny ma prawo korzystać z takich środków. Ja jestem z małej gminy i dobrze wiem, co moja gmina ogłasza.
a wielu z Państwa na pewno bywa w większych miastach. Wtedy warto zaglądać właśnie na Witkaca. Przez Witkaca również złożymy wniosek w ramach Działaj Lokalnie i to też bardzo cenne działanie, bo nawet grupa nieformalna może tam wnioskować, ale też takie naprawdę duże granty. Muzeum Historii Polski również ogłasza się przez Witkaca, więc zachęcam do zalogowania się na stronie witkac.pl, bo poza tym, że jest to generator do tych wniosków, to też bardzo łatwa wyszukiwarka. No cóż, mówię o innych, czas w takim razie troszeczkę o sobie. No właśnie, już zatrzymałem udostępnianie, żebyś mogła, Kasiu, pokazać swoją stronę. Proszę Państwa, bloga, tak jak już powiedziałam, założyłam dawno, nie zmieniam nawet od dawna już, w zasadzie od początku tej skóry, po to, żeby był rozpoznawalny. Nazwałam go Fundusze na Edukację, ponieważ tak dużo jest tych grantów, że byłam trochę zmęczona grantami na przykład dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach. Stąd założyłam takiego bloga, utworzyłam zakładki, one trochę oczywiście żyją, zmieniają się. Jedną z nich jest informacja o crowdfundingu, na którą teraz może zaglądać nie będziemy, ale będzie o tym mowa, więc na pewno, bo tutaj mamy specjalistę i Ula pewnie się do tego odniesie. Tworzę listę konkursów, staram się, żeby była aktualna, jest to dość znana zakładka i publikuję to, co oczywiście znajdę, a znajduję tego dużo, z lat już 11 obserwowania wszystkich instytucji. Obserwuję też ogromny wzrost w ostatnich miesiącach ilości tych grantów. Niektóre są bardzo nowe, jak chociażby właśnie Półkolonie AZS, o których rozmawiałyśmy chwilę temu z Małgosią czy Drogowskaz. Dlaczego warto? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. U dołu tej strony lub też po otwarciu jakiejkolwiek zakładki mogą Państwo kliknąć obserwuj. Podając adres e-mail otrzymacie ode mnie maila za każdym razem, jak będę coś publikować, więc zapraszam do tego. To jest blog oczywiście bezpłatny, to jest moja praca. Bardzo lubię dzielić się z Wami i lubię też pomagać. W formularzu, którym jestem, oczywiście można tutaj zajrzeć, można napisać do mnie. Bardzo często się to zdarza, że ktoś pyta oczywiście nie o źródło, tylko bardziej o to, czy mogę pomóc. Staram się jak mogę, pomagam. Dopiero dosłownie 2 dni temu udało mi się, mam nadzieję, pomóc jednej z pań dyrektorek gdzieś z Polski. Bardzo lubię te kontakty i też lubię, kiedy napiszecie do mnie, że się po prostu udało. Zapraszam na fundusze na edukację.com. Okej, wracam do prezentacji. Wracamy do prezentacji. I teraz, proszę Państwa, czy tego jest dużo? Ja zbierając to od lat, muszę Wam powiedzieć, że w ostatnich miesiącach wystąpił niesamowity wysyp. Kilka lat temu po przejściu do władzy, obecnej władzy, było wszystko na historię. Potem była pandemia i wielkie wstrzymanie. I nagle ogromny wysyp. Miesiącem, który jest najbardziej grantodawczy, że tak powiem, jest maj. Tak jest zawsze, tak zawsze było. Na tym małym kalendarzu starałam się umieścić no przynajmniej te 90%, które mogłam zamieścić. Wierzcie mi, że potem, bo to już robiłam do innego, do pewnej publikacji, nie mieściły mi się nabory. Takie kalendarze też tworzę. Oczywiście próbuję jeszcze poprawić mojego bloga, może na blogu się uda zamieścić taki kalendarz. Kalendarz, który prowadzi nas, zobaczcie Państwo, jak dużo jest tych źródeł, no właśnie w maju. Następne miesiące są miesiącami, można powiedzieć, trochę uspokojenia. Następny miesiąc, czyli czerwiec, Przemku, jakbyś mógł, jest miesiącem, w którym jesteśmy teraz. I różnica jest, jak widzicie, niesamowita, więc maj, jeżeli szukacie pieniędzy, szukamy ich, no właśnie przed majem. Drugi taki moment to będzie wrzesień, październik, to jest też bardzo duży wysyp. No i oczywiście każdy, kto zajmuje się trochę pozyskiwaniem, wie, że warto poszukać króciutko przed końcem roku, ale już nie w grantach, tylko bardziej w darowiznach, tak? Bo to jest koniec roku i pieniądze, które niektórzy próbują komuś oddać, żeby nie zapłacić odpowiednio wysokiego podatku. Co przed nami? Przed nami bardzo ciekawe programy, które mnie osobiście zaskakują i uważam, mimo tego, że mamy różne zdanie na ten temat, program Inwestycje w Oświacie, ministerialny program. W tamtym roku było dużo emocji wokół tych pieniędzy, w tym roku nabór.
nowy. Ja właśnie rozliczyłam projekt z tego programu i uważam, że o ile wiem, że są różne emocje, warto próbować. Wsparcie edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej też do 23 czerwca. Jestem teraz w trakcie pisania, bardzo proste wnioski, w końcu w wersji elektronicznej. Zapraszam Was na bloga, można tam przejść do tej strony, ci, którzy jeszcze nie piszą. Tu oczywiście trzeba poszukać kogoś z trzeciego sektora, bo to nie jest dla szkoły. No i do 30 też jeszcze mamy, zobaczcie, 4 możliwości. Więc czerwiec przed nami, sierpień i wrzesień, lipiec, to będą takie uspokojenia, małe granty, trochę pieniędzy z fundacji PZU, tam do 50 tysięcy, to są małe granty, no nie do końca tak małe, ministerstwo to 5 milionów, najczęściej około 10. Czy warto wydać 1000 zł na taki grant? Pewnie warto. Przed Państwem osoba, której nie muszę przedstawiać, Marta Florkiewicz-Borkowska, kilka lat temu zaczęła szyć ze swoją klasą takie małe awatarki i wysyłać do nas superbelfrów w ramach takiej zwykłej nauczycielskiej współpracy. To jest uszyta, ja też mam oczywiście, on wszędzie ze mną bywa, to jest bardzo, bardzo duży mój przyjaciel, przypomina mi, że 1000 zł można zrobić bardzo wiele. Kiedyś rozmawiałyśmy z Martą, poprosiła o to jakąś inspirację. W tym momencie, kiedy mnie prosiła, akurat był nabór w fundacji W Człowieku Widzieć Brata. Fundacja jest z Łodzi, ja jestem z Pomorza, Marta jest z Pielgrzymowic, to jest oczywiście południe Polski. Nie były to czasy jeszcze pracy zdalnej, ale umówiłyśmy się, że podpowiem jej za 1000 zł. Kupiła materiał, zrobiła swoje pierwsze pożeracze. No a dzisiaj myślę, że nie muszę przedstawiać, wiecie, jak akcja się rozkręciła. Za 1000 zł, wielka akcja, oddolna zmiana, która naprawdę wpłynęła na nas wielu, więc na pewno warta, ale jest to zmiana, zobaczcie, w nauczycielu, nie w dyrektorze. Tam dyrektor nie pisał tego grantu, to idzie oddolnie, więc ja tak właśnie bardzo promuję takie źródła. Przekonana o tym, że mamy może szans, wiem jedno, że ponieważ tych możliwości jest tak wiele, a my nie potrafimy czasami jej złapać, to tak jak w tym cytacie, no, nie udaje się tylko dlatego, że coś z siecią jest nie tak. Chciałabym być taką siecią dla Państwa. Chciałabym Państwa wspierać. Mam nadzieję, że to jest pierwsza moja współpraca z CEO, że również CEO, które także wspiera nauczycieli bardzo, bardzo mocno, będzie chciało może nawiązać szerszą współpracę z Funduszem na Edukację.com po to, żeby siać to ziarno dalej. Oferuję swoją pomoc. I już zapowiadam, że granty i dotacje to niewiele. Za chwilę osoba wspaniała, która powie o tym, że to są dużo szersze możliwości. Ja głównie zajmuję się źródłami, skąd, a jak to, tak jak już powiedziałam, pewnie potraficie. Jak nie będziecie potrafili, zapraszam, pomogę. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać pozostałych naszych tutaj gości, czy chcielibyście coś dodać, ale dosłownie w telegraficznym skrócie do tych źródeł, do tych wątków. Czy coś tutaj chcecie dorzucić? Nie widzę. Zapraszam zatem Ulę do powiedzenia parę słów o tym fundraisingu, a być może o tym, co się pod tym słowem kryje, bo w przygotowaniach do webinaru usłyszałem wielokrotnie od wielu tu specjalistów, że no, wnioski wnioskami, granty grantami, ale tak naprawdę fundraising to jest to, o co chodzi. Zostań fundraiserem i wtedy to się powiedzie. Powiedz, Ulu, jak ty rozumiesz to pojęcie i co ono w praktyce oznacza? Się trochę czuję onieśmielona tym, co powiedziała Kasia wcześniej, więc Kasiu, dziękuję ci za wstęp. Nie wiem, czy jestem godna tego wstępu. Jeśli chodzi o fundraising, to jest pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie funduszy i dla mnie osobiście to jest cel, czyli na co chcę zdobyć kapitał. Ja myślę, że fundraising to wszystko, to pozyskiwanie kapitału rozpoczyna się od tego, od diagnozy potrzeb, czego potrzebujemy i taką diagnozę robimy w zespole. I żeby dobrze pozyskiwać kapitał, to musimy mieć zespół. Oprócz tego, znaczy może inaczej, najpierw jest zespół ludzi, którzy chcą. Później mamy cel, czyli to, co jest nam potrzebne. I to nie może być cel jednej osoby, tylko to jest cel, jeżeli to jest szkoła, no to cel szkoły, cel dzieci, rodziców i nauczycieli. Musimy ten cel uwspólnić i wybrać to, co jest najważniejsze. I później
myślimy o tym, w jaki sposób ten cel możemy zrealizować. Najwspanialszą formą jest to, kiedy mamy człowieka, który zajmuje się tylko tym, który spina, który nasze pomysły, znaczy zespół właściwie, ale jeden człowiek, który jest jak gdyby liderem tego zespołu i my spinamy te wszystkie pomysły. Ja podam konkrety, jak my robiliśmy, jak u nas wygląda fundraising w szkole. To, co wcześniej powiedziałam, mieliśmy czworo dzieci, czworo uczniów, mamy 120, mamy dwa duże budynki. Jeden z tych budynków wyremontowaliśmy totalnie, to kosztowało nas 1 000 000 zł, pozyskaliśmy 1 000 000 zł w 3 lata. Co zrobiliśmy? Oprócz tego, że mieliśmy cel i widzieliśmy, że mamy potrzebę i to była ogromna potrzeba, to mieliśmy wokół siebie ludzi, którzy chcieli się poświęcić i wymyśliliśmy, że sami tego nigdy w życiu nie zrobimy. Najpierw wybraliśmy wiele pomysłów. Mieliśmy pomysł na przykład taki jak kampania 1000 razy 100. Taka kampania, gdzie ustaliliśmy, że jak 1000 osób wpłaci nam po 100 zł, to jesteśmy w stanie wyremontować część budynku i pokazać ludziom, że ich pieniądze poszły na bardzo ważny cel, na cel wspólny. Oprócz tego równolegle zrobiliśmy kampanię społeczną, mówiąc, dlaczego to jest tak ważne. Zaangażowaliśmy na początku firmy, które są w Suwałkach, największe firmy, które były w Suwałkach. Jeździliśmy do tych firm i rozmawialiśmy i mówiliśmy o tym, dlaczego tak bardzo jest ważne zrealizowanie naszego celu, czyli budowa szkoły, remont szkoły, bo to był bardzo stary budynek, który wyremontowaliśmy. I wyobraźcie sobie, że ludzie chcą pomagać, ale pomagają wtedy, kiedy widzą, że to ma sens. I my umówiliśmy się z naszymi przedsiębiorcami, że to nie będzie jakaś ogromna pomoc. Oczywiście, że byli tacy, którzy dali nam dużo pieniędzy albo materiał, który był wart bardzo dużo, ale byli tacy, którzy powiedzieli, zaproponujcie nam coś, w jaki sposób możemy wam pomóc. I ustaliliśmy, że mogą nam wpłacać co miesiąc na konto jakąś kwotę, taka, która będzie dla nich dobra i dla nich będzie taka odpowiednia. I oni co miesiąc jak gdyby zobowiązali się do tego, że będą nam taką kwotę wpłacać. I wpłacali nam po 500 albo po 1000 zł. I teraz wyobraźcie sobie 10 albo 15 firm, które wpłacają wam po 500 albo po 1000 zł. To się zbiera bardzo fajna kwota, którą można bardzo dobrze wykorzystać. Też pamiętaliśmy o tym, żeby nie zapominać o nich, żeby jakby tą relację podtrzymywać i żeby z nimi tę współpracę dalej mieć. Organizujemy kampanię, dajemy coś z siebie, więc na przykład organizowaliśmy kampanię w szkołach, prelekcje w szkołach, bo ja pracuję w szkole dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadziliśmy zajęcia w tych szkołach, a później te szkoły wspierały nas w taki sposób, że na przykład organizowały, to były licea na przykład, organizowały jakieś eventy szkolne i zbierali pieniądze na naszą szkołę. Albo wspierali nas w taki sposób, że przy okazji jakiegoś projektu remontowali kawałek albo jedną salę naszej szkoły. Współpracujemy z instytucjami kultury w naszym mieście i także z urzędem. Podpisujemy z nimi umowy o współpracy i w ramach tych na przykład umów, współpracując też z przedsiębiorcami, organizowaliśmy koncerty. Organizujemy co roku taki duży koncert charytatywny na rzecz naszej szkoły, gdzie duża firma produkująca drzwi zajmuje się organizacją tego koncertu i pozyskiwaniem gwiazdy na koncert. My zajmujemy się organizacją, jak gdyby bilety i inne rzeczy, a Suwalski Ośrodek Kultury udostępnia nam salę, gdzie ten koncert się odbywa. Cały dochód przeznaczony jest na funkcjonowanie naszej szkoły. To są kwoty rzędu 50-60 tysięcy złotych. Organizujemy imprezy okolicznościowe, bo stwierdziliśmy, że musimy też pokazać, że robimy coś od siebie i w ramach stowarzyszenia zakupiliśmy różnego rodzaju sprzęt, dzięki któremu możemy organizować eventy. Czyli wiecie, dmuchańce, jakieś kule, waty cukrowe, takie proste rzeczy, które wykorzystujemy przy organizacji różnego rodzaju eventów. I takie eventy też organizujemy i wszystkie pieniądze, które z tego pozyskujemy, ludzie nam wrzucają do puszki w ramach zbiórki bądź zrzutki, także wydajemy na cele statutowe naszej szkoły. Wszystkie pieniądze, które pozyskujemy, wydawane są na cele statutowe. To jest bardzo ważne. I
Ja mam takie poczucie, że w mojej szkole cały zespół czuje się odpowiedzialny za to, że jak gdyby za szkołę, ponieważ każdy z nas ją tworzy. I dzięki wkładowi każdej osoby, która pracuje w szkole, jest rodzicem dziecka, które jest w tej szkole, to my tę szkołę zbudowaliśmy. Ja zawsze podkreślam, że ta szkoła to nie jest szkoła nasza, tylko to jest szkoła Suwałk, taka wspólna, że to jest pierwsza szkoła w Polsce ze zrzutki. Może nie pierwsza, ale jedna z niewielu. I jeżeli mogę coś radzić, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych pieniędzy, to też bardzo ważne, żebyśmy współpracowali z organizacjami pozarządowymi, różnymi, żeby tworzyć sieć, ponieważ organizacje pozarządowe bardzo często mogą pozyskać pieniądze, którymi mogą wesprzeć szkołę. Tylko muszą wiedzieć, że to jest ważne, że ten cel, który ma szkoła i te rzeczy, w których będą wspierać, są bardzo potrzebne. I ja myślę, że szkoła to jest bardzo ważna instytucja, to jest bardzo ważne miejsce i ma ogromny, przeogromny potencjał. I bardzo ważne jest to, ja tylko już tak na koniec nadmienię, żeby był ten zespół, żebyście wy, dyrektorzy, mieli ludzi, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, jak to robić. Ja na przykład zrobiłam taki mech w szkole, że na stanowisku kierownika gospodarczego czy sekretarza zatrudniłam osoby, które mają doświadczenie projektowe i mają doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy. I łączę ten etat. To jest człowiek, który jest zatrudniony jako sekretarz, ale ma po prostu dodatkowe umiejętności. Czyli i to są też ludzie, którym się bardzo chce. A żeby im się chciało, no to wiecie, jak się pisze projekty, to tam są różne stanowiska, bo często mówimy, że ktoś nie będzie tego robił za darmo. Naprawdę pisanie projektów, to co mówiła Kasia wcześniej, wiąże się też z tym, że mamy pieniądze na koordynatorów, więc to tak jakby jesteśmy w stanie wynagrodzić takiego pracownika. Kolejna rzecz, taka najważniejsza już, teraz już naprawdę na koniec. My utrzymujemy się z dotacji. Wszystkie pieniądze, które pozyskujemy, wydajemy na cele statutowe szkoły. Jeżeli ja mam zabezpieczone cele statutowe szkoły w postaci, znaczy, że ja mam zabezpieczone remonty, ja mogę kupić pomoce dydaktyczne, ja mogę zorganizować dla dzieci wyjazdy i inne rzeczy z pieniędzy, które pozyskam z zewnątrz, to stać mnie na to, żeby dać nauczycielowi czy osobie zatrudnionej wyższy motywacyjny na przykład. Jasne. Czy ja z tego rozumiem, że ten fundraising to jest po prostu szerokie myślenie o pozyskiwaniu środków przez budowanie relacji w społeczności? Tak, jeszcze na przykład nie powiedziałam czymś takim, jak jest Funny Money. To jest taki program, który instaluje się na komputerze, jak się robi zakupy, to z Funny Money część 1 lub 2% mogą wpływać na określone na przykład stowarzyszenie, czy najczęściej to jest stowarzyszenie, ale to będziemy jeszcze o tym mówić, że przy szkole mogłoby być stowarzyszenie i wtedy każdy może zbierać na naszą szkołę. Każdy, kto robi zakupy w internecie. Jasne, jasne. No, można by było długo, ale tak jak powiedziałem, czasu mamy mało, a mówców dużo. Krysiu, zapraszam Ciebie. Tak, ja tak trochę uzupełniając to, co powiedziała Ula, bo Ula dała kilka bardzo konkretnych sposobów na to, jak to można zrobić. Ja chciałam jakby powiedzieć taką myśl, że to właśnie nie zawsze chodzi o pieniądze. Że same pieniądze nie mają takiej wartości, jak relacje, które dzięki poszukiwaniu tych środków powstają i ten fundraising jest właściwie budowaniem relacji z ludźmi, którzy są najpierw najbliżej nas, a potem jakby ten krąg bliskich ludzi się rozszerza na społeczność, która jest dookoła. I myślę, że to jest jakby taka ważna kwestia, żeby myśląc o fundraisingu, nie myśleć tylko w takim kierunku, że teraz oto no, musimy znaleźć ludzi, którzy pójdą do firm na przykład, ale możemy, angażując rodziców, którzy w tych firmach pracują, czasami którzy są właścicielami tych firm, w sprawy szkoły, jakby zachęcić ich do tego, żeby tą szkołę wspierali, żeby oni zaczęli myśleć o tym, jak można szkole pomóc. Bo myślę, że kwestią jest to myślenie o tym, że ktoś zaczął o nas myśleć, tak po prostu. Ale żeby o nas myśleć, to my musimy wyjść z tej szkoły, jakby z tych murów i pokazać, jaką społeczność tworzymy. Co my możemy z siebie dać dla społeczności. I znowu nie mówię tu o bardzo szerokiej społeczności. Może to być na początku społeczność szkolna, chociażby społeczność nasza, rodziców. Co rodzice mogą dostać od szkoły? Oprócz tego, że dzieci dostają edukację, to może rodzice też mogli jakoś brać czynny udział, ale też mogą coś
dostać. My teraz jesteśmy po pikniku rodzinnym i na tym pikniku rodzinnym przed piknikiem pojawiła się idea zrobienia licytacji, bo my teraz, jak ja powiedziałam, też budujemy szkołę i szukamy tych środków. I taka, była taka aukcja charytatywna, którą jakby ogłoszono, to jakby kadra pomyślała, że można by to zrobić. My mamy u siebie jeszcze taki organ, który powstał w tym roku, społeczność latawca to się nazywa, czyli jakby rodzice, nauczyciele i dzieci jakby spotykają się razem i myślą, co tu zrobić, i oni jakby, to była ich koncepcja pikniku i oni wymyślili, że zrobimy aukcję charytatywną, żeby wesprzeć budowę szkoły. No i co się pojawiło na tej aukcji charytatywnej, bo to pokazuje jakby, jak ważne są te relacje. No otóż tak, mieliśmy vouchery od terapeutów, którzy prowadzą na przykład biofeedback prywatnie, po godzinach, i licytowali ludzie te vouchery. Jakiś tata prowadzi klinikę dentystyczną, więc dał voucher na jakieś zabiegi wybielania zębów. I to były rzeczy, które jakby dzieją się u nas. Znaczy myśmy nie chodzili na zewnątrz do firm, tylko poprzez to, że zaangażowaliśmy rodziców w samą ideę, rodziców tych dzieci, w samą ideę tego, że szkoła jakby, żeby się rozwinęła, potrzebuje środków. I wszyscy pomyślmy, jak to możemy zrobić, to właśnie rodzice sami wyszli z tym. Mamy takich rodziców, którzy mają jakieś domki kempingowe w chałupach i też wystawili, że można tam tydzień spędzić u nich i oni te środki jakby pójdą na rzecz szkoły. Tak podpowiadam jakby, jak to można zrobić w środku, wewnątrz szkoły, niekoniecznie, żeby wychodzić od razu na zewnątrz. Mam takie poczucie, że fundraising, w ogóle zbieranie środków, to jest przede wszystkim budowanie relacji. I to jest jedna myśl moja, ale też te środki, co powiedziałam na samym początku, że te finanse szkoły mamy bardzo podobne. I Ula tutaj też coś powiedziała a propos właśnie jakby gospodarowania tymi środkami, które mamy, które nam spływają jakby chociażby z dotacji. Ula powiedziała o sekretarzu, który ma trochę większe możliwości, zatrudniając ludzi można o tym myśleć. Ja na przykład wymyśliłam coś takiego, co działa i mam to już nawet przyklepane przez kuratorium ostatnio. I to się dzieje w granicach prawa. Sposób na to, jak zatrudnić psychologów w szkole. Jak szkoła publiczna może mieć więcej niż jednego psychologa na 100 uczniów czy 200? Otóż ja, zatrudniając nauczycieli nie wspomagających, tylko organizujących kształcenie, zwracam uwagę, żeby to był psycholog, bo my mamy takie przeświadczenie, że to powinien być oligofrenopedagog albo pedagog specjalny, który ma tam jakąś specjalność, a tego nie ma w prawie. Tam jest napisane, że możemy tego specjalistę, znaczy zatrudnić pedagoga specjalnego lub specjalistę, tak jest dokładnie napisane w rozporządzeniu. I ten specjalista w szkole to jest właśnie między innymi psycholog. Więc on może pełnić funkcję nauczyciela wspomagającego. Oni często mają już zrobione na przykład autyzm, psychologowie, ale on wtedy jest inną wartością dodaną dla klasy. On może jakby realizując siebie i swoje potrzeby jako zawodowy, jako psycholog, współpracować z wychowawcą, żeby tą dynamikę grupy troszkę jakby opiekować, tak to nazwę. Więc myślę, że to nie jest kwestia tego, gdzie szukać pieniędzy, że my nie mamy dodatkowych środków na zatrudnienie pani, która będzie się zajmowała pisaniem projektów, ale ja muszę poszukać takich ludzi, których mam w ramach tych pieniędzy, które mam, których mogę po prostu zaangażować, ale przy zatrudnianiu muszę myśleć o tym, tak elastyczności dodać do swojego myślenia, że ten człowiek po prostu może mieć dodatkowe zasoby, więc warto filtrować CV nie tylko oglądając, jakie wykształcenie ma ktoś, ale też jakie ma zainteresowania, jakie inne ma kursy i możliwości, i po prostu z tego korzystać, jakby planując zatrudnianie kogoś w szkole. Jasne. Ja mam taką maksymę i dzisiaj ją się podzielę. Chcesz się podzielić jeszcze maksymą? Tak. Powiem tak na koniec, że mam taką myśl, która mi przyświeca często, że jak ktoś chce, to znajdzie sposób, a jak nie chce, to znajdzie powód. I to często powtarzam, bo jak się chce, to się da, tylko trzeba pomyśleć. Jasne. Dziękuję ci, Krysiu, bardzo. Ja rozumiem, że z tych dwóch waszych wypowiedzi dla na przykład części z naszych słuchaczy może pojawić się taka wątpliwość,
że no dobrze, tam Gdynia, Suwałki, jest sporo biznesu, a co, jak u mnie nie ma biznesu? Ale rozumiem też, że wy dużo mówiłyście o tym, że to nie jest tylko kwestia biznesu, też czasem takich lokalnych przedsiębiorców w stylu dentysta albo ktoś, kto prowadzi jakąś niedużą działalność gospodarczą. No i też jakoś robi na mnie wrażenie to, co mi się streszcza do powiedzonka, że w pieniądzach nie chodzi o pieniądze, tylko o relacje, że tutaj ta kreatywność i takie myślenie o tym, żeby ludzie wierzyli, że te pieniądze pójdą na dobry cel i żeby o tym myśleli, tak jak powiedziałyście, to jest tutaj istotne. No dobrze, musimy kończyć, znowu tak jakby w jednej trzeciej tematu, ale cóż, chcemy dotknąć kilku ważnych wątków, bo następny ważny z punktu widzenia pieniędzy wątek to jest oczywiście samorząd lokalny. To źródło, przez które przychodzą pieniądze państwowe, ale też źródło, z którym można dobrze albo średnio ułożyć sobie relacje, albo całkiem słabo. I wtedy to zaspokajanie potrzeb może być jakoś trudne. Chcę cię poprosić, Mateusz, na początek, żebyś opowiedział, bo ja rozumiem, że masz dobre doświadczenie ze współpracy z tym samorządem, ale pewnie jakoś jako dyrektorzy też na to wpływacie, bo tutaj troszczę się o osoby, które mają takie samorządy, które być może nie tak bardzo koncentrują swoją uwagę na oświacie. Mateusz, jak to u was? Tak, no znaczy ja w pierwszej kolejności muszę powiedzieć, że rzeczywiście my mamy taki samorząd, który mocno dba o placówki oświatowe. To jest gmina wiejska, pod tą gminę wiejską podlega 5 placówek szkolnych, 5 szkół podstawowych plus jedno przedszkole i oddział zamiejscowy tego przedszkola. I faktycznie, no, jeżeli chodzi o wyposażenie, doposażenie szkół, my tak naprawdę nie mamy powodów do narzekania. Natomiast współpracując z samorządami, wiadomo, jedna część finansowania to jest oczywiście subwencja, ale ponieważ te szkoły mamy fajnie doposażone, skupiamy się troszeczkę na innym obszarze, przede wszystkim na tym, aby jak najbardziej uatrakcyjnić ofertę szkół, która jest przekazywana później w kierunku dzieci, czyli całe mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, całe mnóstwo wszelkiego rodzaju zajęć opiekuńczych, które no właśnie przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej, te szkoły wiejskie, one mają czasami taki wizerunek szkoły takiej niedoinwestowanej, niedofinansowanej i trochę jakby takiej zaściankowej. Współpracując z samorządem, z organem prowadzącym, razem my wszyscy dyrektorzy tych 5 szkół tak naprawdę często się spotykamy i rozmawiamy o tym, w jaki sposób uatrakcyjnić tą naszą ofertę. Często przygotowujemy sobie taką platformę, tak bym to nazwał, zakres działań, które chcielibyśmy podjąć w danym roku, działań związanych, skierowanych właśnie czy to do środowiska, czy to dzieci, czy do uczniów. I mamy taką rzeczywiście możliwość, że możemy się do samorządu zwrócić. Siadamy przede wszystkim z osobą, która odpowiada za oświatę w urzędzie, ale zaraz później tak naprawdę to się przekłada na spotkanie z komórką, bo u nas w samorządzie jest specjalna komórka, która zajmuje się właśnie poszukiwaniem środków zewnętrznych i pisaniem wniosków. I wtedy siadamy jako zespół roboczy. Najpierw my dyrektorzy z nauczycielami, później my dyrektorzy wszyscy razem rozmawiamy o tym ze sobą. Kolejny etap to jest rozmowa z osobą odpowiedzialną za oświatę w urzędzie i później następuje przekierowanie do tej komórki, która zajmuje się właśnie poszukiwaniem środków i pisaniem wniosków. Stąd no, jest to dla nas duże, duże ułatwienie. Co jest kluczowe? No oczywiście ta umiejętność zbudowania relacji z samorządem to jest raz, ale dwa też, ja wiem, że jeżeli jadę do swoich przełożonych do samorządu, wiem, że muszę być merytorycznie przygotowany i mieć przygotowaną całą argumentację, taka, która potwierdzi to, że rzeczywiście ta potrzeba w zakresie wsparcia przede wszystkim tego ofertowego szkoły, ona jest rzeczywiście zasadna. Jeżeli ja się tutaj dobrze przygotuję, to tak naprawdę chcę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie zostałem odprawiony w jakiś taki sposób. Nie da się, tylko rzeczywiście siadamy, rozmawiamy, dyskutujemy na ten temat. I tak naprawdę pracując w tym samorządzie, prowadząc różne szkoły, mówię, to już mija 16 lat,
Udało nam się zrealizować całe mnóstwo takich projektów zewnętrznych, przede wszystkim finansowanych przez środki z Unii Europejskiej. Ja opowiem o takim jednym przykładzie, który tak naprawdę z małej potrzeby, to była potrzeba mojej placówki, urósł do dużego, dużego, olbrzymiego projektu realizowanego przez 2 lata tak naprawdę we wszystkich szkołach. Szkołę, w której objąłem pierwsze tak naprawdę swoje przewodniczenie, prowadzenie tej szkoły, tam funkcjonowała taka stara, już zużyta pracownia komputerowa. No oczywiście pojechałem do samorządu, do przełożonych, zaczynamy o tym rozmawiać, że jest taka potrzeba. No i oczywiście rozmowa została przekierowana, no tak, potrzebne są środki, zastanówmy się, co zrobić, żeby je pozyskać z zewnątrz. I rzeczywiście usiedliśmy przede wszystkim z tą komórką, która zajmuje się tym poszukiwaniem środków. Za chwilę zaprosiliśmy do tej rozmowy pozostałych dyrektorów i tak naprawdę z tej małej potrzeby tych, przypuśćmy, 15 czy 20 komputerów, które trzeba było sfinansować, albo inaczej znaleźć środki na sfinansowanie tego, stworzyliśmy duży projekt na prawie 1 000 000 zł, który był realizowany przez 2 lata. Projekt dotyczący właśnie szeroko pojętych zajęć pozalekcyjnych, zajęć wspierających, zajęć rozwijających. Między innymi ja uzyskałem tą swoją pracownię, ale też bardzo, bardzo wiele innych pomocy dydaktycznych każda z tych placówek uzyskała. Czyli tak naprawdę podsumowując, rozmawiamy najpierw my nauczyciele, później my dyrektorzy podlegający pod ten organ też mamy fajną relację ze sobą, rozmawiamy o tym ze sobą. Przekierujemy to do organu, organ nas łączy jakby z komórką, która szuka środków. My przygotowujemy taką platformę, czyli zapotrzebowanie, później razem przy dużym wsparciu właśnie tej komórki piszemy wnioski. W bardzo wielu przypadkach one są rozpatrywane pozytywnie. Jasne, Mateusz, ale to mnie się zdaje, że rzeczywiście od samorządu tutaj bardzo dużo zależy, bo mówisz chociażby o tym, że jest osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem tych wniosków, czyli ktoś, kto pomaga w pisaniu i jest takie nastawienie na realizację potrzeb szkoły, ale czy ty myślisz, to jest trochę dziwne pytanie, nie wiem, czy na nie jest odpowiedź, ale niezależnie od tego, że samorząd jest jakiś, bo te samorządy mają swoją specyfikę, wasz akurat jest sprzyjający mocno, to czy dyrektorzy szkół mają na to jakiś wpływ, że ten samorząd jest sprzyjający? Czy co takiego robicie, że on na przykład trwa przy tym przekonaniu, że warto wspierać potrzeby szkół? My przede wszystkim, dyrektorzy szkół, nie rywalizujemy ze sobą, a bardziej rozmawiamy i razem rozmawiamy o jakby potrzebach naszych wspólnych. I w tym momencie, kiedy jakby jedną grupą, całą drużyną idziemy do tego samorządu, no to też to większe przełożenie takiego, przełożenie związane z argumentacją i przełożenie związane z tym, że no, to nie jest potrzeba jednej osoby, tylko patrzymy na to globalnie, to się rzeczywiście przekłada na to, że samorząd zaczyna na to patrzeć zupełnie inaczej. A tak naprawdę no to później też jest bardzo fajnie w zakresie PR-owym, nie tylko jedna szkoła, ale wszystkie placówki funkcjonują fajnie i jest to zasługa z jednej strony no, samych szkół, dyrektorów, nauczycieli, ale też samorządu. Okej, okay, czyli trochę tak wychodzi, że gmina nie ma 5 szkół osobnych, tylko ma gminną edukację i być może to też się przyczyna do takiego większego poczucia. Tak, takie globalne patrzenie. To. Jasne, dzięki. Małgosiu, zapraszam Ciebie, bo też masz tu sporo doświadczeń. Tak, z mojej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę z samorządem, to sytuacja wygląda, wydaje mi się, bardzo podobnie do tego, co mówił Mateusz. U mnie jest 7 szkół. Moja szkoła jest w zasadzie 3. od końca, jeśli chodzi o wielkość szkoły. W związku z tym nie należy tutaj do szkół w czołówce, co nie zmienia faktu, że nigdy ja przede wszystkim nie miałam z tym problemu i nigdy nie dawałam takiego poczucia też swojemu zespołowi czy środowisku, że właśnie jesteśmy małą szkołą, w związku z tym mamy też albo powinniśmy cierpliwie czekać, aż coś się wydarzy, albo ktoś nas zauważy, jeśli chodzi o wsparcie finansowe. Oczywiście mówimy ze strony samorządu o dotacji, którą to samorząd dostaje, ale wiemy, że te pieniądze idą na te potrzeby, które są niezbędne, jeśli chodzi o utrzymanie szkoły.
W związku z tym, w momencie, kiedy stałam się dyrektorem tej placówki, a to był pierwszy rok pełniącej obowiązki, myślę, że tak całkiem naturalnie doszłam do wniosku, że nie warto stać w miejscu. Ja wyznaję zasadę, zacznij od siebie, a inni pójdą za tobą. W związku z tym pokazuję w pierwszej kolejności siebie i od siebie zaczynam. I to widzi też samorząd. Czyli przez swoje działania swoje indywidualne, swojego zespołu i swoich ludzi, pokazujemy też, że warto nam pomagać. Nie tylko mówić, że się dokłada do tej szkoły, bo ja doskonale wiem, że się dokłada do tej szkoły, innej opcji tutaj nie ma. Natomiast warto pokazywać, że warto nam pomóc i to wsparcie, tego wsparcia udzielać. I tutaj pozwoliłam sobie zaprosić Państwa w obszar mojej szkoły. Mamy aktualnie wójta, który jest bardzo otwarty na potrzeby w ogóle szkół, w tym również mojej. Dzięki temu, że była taka możliwość, w zeszłym roku utworzyliśmy uczniowski klub sportowy Śnieżka Manasterz, który dał nam bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi właśnie o ściąganie też finansów, o czym tutaj mówiła Kasia. Jesteśmy na drodze rozwojowej w tym kierunku. Ja przez 15 lat współpracowałam z 3 osobami decyzyjnymi, jeśli chodzi o samorząd. Uczyłam się tej współpracy, robię to każdego dnia. Nie przyszło to łatwo i nie jest to łatwe. Natomiast warto wychodzić z inicjatywą. Tutaj mamy też naszego pana wójta, który myślę, że duży wpływ na to, że jest otwarty na nasze potrzeby, to jest to, że jest to młody człowiek. Człowiek z wizją, człowiek, który widzi też tę edukację, jest w ogóle zwolennikiem fińskiej szkoły, w związku z tym bardzo bliskiej też mnie i tym relacjom i tym wszystkim, co się dzieje. Wsparcie, jeśli chodzi o takie pozabudżetowe, to jest dofinansowywanie na przykład wyjazdów, wycieczek, tutaj akurat wsparcie uczestnictwa szkoły w różnych takich tych inicjatywach związanych z pocztem sztandarowym. Dzięki właśnie wójtowi mieliśmy w tym roku spotkanie z technologią Google, która mówię, no to jedyna szkoła, w której na terenie gminy, w której ta technologia się znalazła pod kątem doradztwa zawodowego, więc tutaj też zwracam uwagę na te obszary niefinansowe, które mogłoby się wydawać, że są tu najważniejsze, aczkolwiek te chęci i te możliwości też ze strony organu prowadzącego dużo większe, jeśli chodzi o wsparcie szkoły. Proszę o następny slajd. Również zaangażowanie samorządów w akcje, które prowadzimy, akcje pomocowe, akcje charytatywne. Tutaj ostatnia akcja nasza bardzo mocna, jeśli chodzi o wsparcie dziewczynki chorej na serce. Na tym slajdzie następnym mamy współpracę też właśnie z trochę wyższymi instytucjami. Tak trochę wyszłam poza ten swój ogródek samorządowy z marszałek województwa podkarpackiego. Bardzo otwarta na współpracę, bardzo projektowa kobieta i relacyjna, jeśli chodzi o właśnie też wychodzenie z inicjatywą, podsuwanie wręcz różnego rodzaju projektów. Często jest na zasadzie właśnie przyjrzyjcie się, popatrzcie, weźcie udział, fajna inicjatywa. Powiem szczerze, że pierwszy raz się spotkałam z taką współpracą też pod tym kątem. Wiele właśnie inicjatyw jest dzięki pani marszałek. Kobieta, która wyszła ze środowiska szkolnego, czuje klimat szkolny i czuje też potrzebę właśnie angażowania się w różne rzeczy. Ja myślę, że w dużym stopniu, o tym też mówił Mateusz, w przypadku rozmowy z samorządem odgrywa na pewno sam dyrektor, bo on tutaj jest czołową postacią, na pewno kompetencje tego dyrektora miękkie, bo na to zwracamy uwagę, na pewno styl rozmowy i sposób rozmowy i przede wszystkim myślę, że też argumentacja odgrywa tutaj znaczącą rolę. Jeżeli wiem, że mam potrzeby pierwszego stopnia, one są niezbędne, kluczowe, idę i rozmawiam po prostu merytorycznie z argumentami konkretnie, że jest taka potrzeba. Nigdy nie szłam i nie prosiłam o rzeczy, które są moją fanaberią albo jakimś tam marzeniem, bo mam taką fantazję. Zawsze to są konkrety, zawsze to są rzeczy, które widzę w szkole, wiem, że jest taka potrzeba, wiem, że się sprawdzą, wiem, że mam zespół, który udźwignie realizację tego projektu, bo wcześniej z nimi rozmawiałam na ten temat.
I dzięki temu myślę, że ta współpraca i rozmowa z tym samorządem przebiega zupełnie inaczej. A poza tym pokazujemy się, jesteśmy, zapraszamy też ten organ prowadzący, bo uważam, że to jest też taka nasza rola wychodzenia na zewnątrz w tym środowisku. I bardzo się cieszę, że to zaproszenie jest zawsze przyjmowane. Więc akurat w przypadku aktualnego organu prowadzącego i pana wójta rzeczywiście te relacje są no, dla mnie ogromnie wspierające, budujące i powodujące, że no, jeszcze bardziej chce mi się chcieć. I to jest naprawdę możliwe. To jest naprawdę możliwe i tu nie ma znaczenia, że ja mam 120 uczniów, że to jest mała szkoła, że to jest małe środowisko. Nigdy nie uzyskałam informacji zwrotnej, że dla was nie warto, bo jesteście małym środowiskiem i małą szkołą. Jasne. Małgosiu, następnym naszym wątkiem, już jesteśmy w niedoczasie trochę, jest wątek związany z współpracą ze społecznością szkoły. Czy tutaj mogłabyś od razu dwa słowa na ten temat powiedzieć, bo wiem, że masz kilka slajdów. Tak, pozwoliłam sobie jeszcze przygotować slajdy, żeby podkreślić oczywiście wybrana część tych różnych naszych inicjatyw. Tak jak mówiłam, jesteśmy szkołą konkursową, braliśmy udział w konkursie o funduszach europejskich i tutaj jest nasza wygrana tablica interaktywna, której nie było wcześniej w szkole, więc to była nowość. Braliśmy udział w konkursie plastyczno-cyfrowym, o tym się wie, fundusze norweskie, wygraliśmy laptopy, mobilną pracownię na kwotę prawie 50 tysięcy, ale za tym stoją ludzie. Za tym stoi mój zespół, za tym stoją fantastyczni nauczyciele. Nasza duma, chluba i radość to jest boisko wielofunkcyjne, które zostało również wygrane dzięki szkole, ale dzięki też społeczności lokalnej, bo tutaj była kwestia głosowania, więc boisko warte ponad 300 tysięcy, które mamy, a którego nie mieliśmy, bo rzeczywiście było kawałek trawy wokół szkoły i takie dzieci miały po prostu była taka forma spędzania też zajęć wychowania fizycznego. I to też dzięki właśnie współpracy z samorządem, bo musiała być zgoda samorządu na to, że w tym miejscu takie boisko ewentualnie przy wygranej powstanie. To nie były łatwe rozmowy, od razu powiem, w przypadku tego boiska. To były ciężkie rozmowy, ale przeprowadzone. Ale społeczność głosowała, jak rozumiem. Skutecznie przeprowadzone, tak. Ostatnia nasza wygrana, całkiem taka spontaniczna akcja przeprowadzona z Jakubem Tylmanem i mamy po prostu, co? Mamy lodówkę. Mamy lodówkę, która będzie wyposażona przez fundację, przez okres chyba pół roku zasilona będzie właśnie funduszami na to, żeby ją uzupełniać i żeby były po prostu rzeczy spożywcze dla uczniów. Ale jeszcze raz podkreślam, musi się chcieć. Zagadkowy leśny bieg to jest ostatni nasze dziecko, które uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 10 tysięcy z Lasów Państwowych na UKS Śnieżka Manasterz. Przymierzamy się we wrześniu do zorganizowania takiego dużego właśnie rajdu w naszym lokalnym tutaj środowisku leśnym. OSE w mojej smart szkole i praca konkursowa ucznia, która wygrała. I dzięki temu kolejna tak mobilna pracownia. No i tutaj pozwoliłam sobie na tą współpracę ze środowiskiem. Rodzice, straż pożarna, odśnieżanie, naprawdę słuchajcie, jeden telefon, jedna prośba. Są ludzie, którzy przychodzą, którzy pomagają, którzy całkiem charytatywnie, rzeczywiście nieodpłatnie. Ktoś powie, no ochotnicza straż pożarna, no może jest ich obowiązek. Ale tutaj też podkreślę właśnie te relacje, ta umiejętność rozmowy, poproszenia też i docenienia. Ogródek stworzony przez moich rodziców, przez panie sprzątające ze szkoły, to jest wszystko dzieło naszej społeczności. Powiem tylko tyle, że pani z aranżacji architektury, pierwsze pytanie, jakie przyjechała, zadała, kto wam robił te kwiaty, więc duża satysfakcja, że to my. No i też doceniam dużą pomoc taką właśnie niefinansową, ale absolwentów naszej szkoły. Niesamowita, słuchajcie, współpraca, ale dzięki temu, że jesteśmy cały czas otwarci na to. Chcemy, pomagamy, uczymy się też i oni się uczą, wyszli z tego środowiska, ale chętnie wracają z różnymi inicjatywami, pomocą, chęcią. To są różne inicjatywy. Otwarta firma, z którą współpracujemy cały czas od 2016 roku, od wygrania kolorowego boiska, ponieważ ja nigdy nie rezygnuję i nie zamykam kontaktów, jestem ciągle z człowiekiem i to jest fabryka farby lakierów Śnieżka. Ogromna pomoc, ogromne wsparcie,
w postaci, słuchajcie, wszystkiego, farby, stroje dla UKS-u. Przy otwarciu właśnie, tutaj jest pani Ola, przy otwarciu UKS-u Śnieżki jest i rzeczywiście ten kontakt podtrzymujemy, co nie jest częste, jak podkreślała właśnie dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej pani Aleksandra Małozicz, co nie jest częste w przypadku szkół, z którymi oni współpracują. Przełączam, tak, bo już musimy się spieszyć. Mateusz, środowisko lokalne u ciebie. Tutaj znowu ja się odniosę do tego, co powiedziała Małgosia. To przede wszystkim kluczowe są właśnie relacje z tym środowiskiem, umiejętność zbudowania tej relacji, rozmawiania, umiejętność przekonania, ale wydaje mi się, że też taka otwartość na ludzi, bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ja podchodzę otwarcie do ludzi, to wraca i rzeczywiście ta otwartość działa z drugiej strony. Jeżeli chodzi o takie przykłady, to tutaj takie trzy kierunki, o których chciałbym opowiedzieć. To przede wszystkim my jesteśmy szkołą, która funkcjonuje na terenie 5 sołectw. Jeżeli mówimy o sołectwach, to mówimy też o funduszach sołeckich. Mamy tak fajnie zbudowaną tą relację z tymi sołectwami, że rzeczywiście oni co roku, kiedy planują to wydatkowanie tego swojego funduszu sołeckiego, każdy z tych sołectw też przeznacza jakąś określoną kwotę na działania nasze szkolne. Zawsze my jako szkoła, ja jako dyrektor jestem pytany, panie Mateuszu, panie dyrektorze, co w tym roku możemy zrobić. I faktycznie w ciągu roku, w skali całego roku to są pieniądze rzędu 15-20 tysięcy, które już faktycznie można zagospodarować. Jednego roku udało nam się, mamy piękne boisko wielofunkcyjne, z którego korzysta tak naprawdę młodzież, dzieci poza zajęciami szkolnymi, czyli ta młodzież miejscowa. Ale zależało nam na tym, żeby tam założyć monitoring. Ten monitoring został sfinansowany chociażby właśnie przez tą Radę Sołecką. Mamy potężny teren zielony wokół szkoły. Zawsze te pieniądze, które są budżetowe, no trzeba racjonalnie nimi dysponować. Teren jest potężny, jest bardzo dużo trawy. Też udało nam się w ramach współpracy z tymi radami sołeckimi kupić potężny, fajny traktorek, który tą trawę dzisiaj jeździ, kosi. Teren jest piękny, przede wszystkim dopilnowany. W tym roku jesteśmy jakby na etapie już projektowania plac zabaw. Nowy już jest zaprojektowany, już rozpoczęły się też prace przygotowawcze. Lada moment powstanie przy szkole nowy plac zabaw, z którego będą korzystały zarówno dzieciaki nasze szkolne, ale również te dzieci miejscowe, to w ramach chociażby współpracy z tymi radami sołeckimi. Ale z drugiej strony mamy też na terenie naszej gminy tak zwaną Radę Seniorów. Rada Seniorów, ponieważ no jest takim trochę organem, nazwijmy to pozarządowym, ma możliwość też pozyskiwania środków zewnętrznych. Rada Seniorów jest bardzo otwarta na współpracę właśnie z dziećmi, z młodzieżą. W związku z tym oni w momencie, kiedy piszą te swoje wnioski, też mocno ujmują współpracę z nami, ze szkołami. W zeszłym roku mieliśmy taką fajną akcję, współpracując właśnie z Radą Seniorów, dotyczącą obsadzania, też Małgosia o tym mówiła, podobnie u nas, obsadzania, stworzenia takiego ogrodu, nazwijmy to zielarsko owadowego, bo tam i właśnie mnóstwo ziół, ale też właśnie domki dla owadów. Przy okazji tego zaproszone były osoby z instytucji, z organizacji zewnętrznych, z fundacji takich ekologicznych, które prowadziły warsztaty dla tych dzieciaków. Później te dzieciaki razem z tymi seniorami no tą całą roślinność obsadzała. Dzisiaj pięknie to wygląda, jak już to wszystko urosło, wybujało. No robi to ogromne wrażenie. I jeszcze trzeci wątek, już taki zupełnie pozafinansowy. No właśnie to zbudowanie relacji z rodzicami. Początek pracy, mojej pracy w tej nowej placówce, szkoła wymagała tak naprawdę przemalowania korytarzy. To były takie stare, takie mocno jeszcze, powiedzmy sobie, z zamierzchłych czasów korytarze, ciemne, mroczne. I wyobraźcie sobie państwo jedno hasło, rozmowa z Radą Rodziców, moglibyśmy spróbować zrobić to własnym sumptem. Rzeczywiście ci rodzice się tak zapalili, to były ferie zimowe w ciągu tak naprawdę 2 tygodni,
Razem z tymi rodzicami przemalowaliśmy tak naprawdę na dwóch kondygnacjach szkoły wszystkie korytarze, ale co też jest ważne z mojego punktu widzenia, tu było też kluczowe to, żeby pokazać, że nie tylko wy rodzice, ale również my nauczyciele, ja dyrektor, bo razem z tymi nauczycielami, z tymi rodzicami też złapałem za pędzel, też malowaliśmy. Też pędzel wziąłeś. Tak. Okay. I to też no, przede wszystkim budowało taką relację, później entuzjazm, ale też integrowało mnie razem z tym środowiskiem, gdzie byłem tak naprawdę nową osobą, a dzisiaj to owocuje i przynosi tak naprawdę pozytywne skutki, bo jesteśmy fajnie odbierani w środowisku. Jasne. Jeszcze chciałbym słowo od Uli i od Krysi a propos tej pracy ze społecznością. No ja właśnie, się podpisuję po tym, konkret. Co mówi Mateusz. Ja też nosiłam gruz ze wszystkimi albo robiłam jakieś jedzenie, które było ważne też. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, że spotykam się z Radą Rodziców raz w miesiącu. I jakby Rada Rodziców, i to też gdzieś dalej jest rozpowszechniona, jakby ma świadomość, ma wiedzę na temat tego, co się dzieje w szkole i czuje, że ma wpływ. Jak oni mają wpływ i wiedzą, że mogą coś zaproponować, to naprawdę się chętnie w to włączają. Oni biorą też odpowiedzialność. Jeżeli rozmawialiśmy na temat zagospodarowania ogrodu, to oni sami znaleźli, kto może zrobić projekt, kto może wykonać altanę, kto może zrobić różne rzeczy. To jest kwestia tego, żeby z nimi się spotykać. I spotykać się z nimi na takim gruncie przyjaznym, nie na zasadzie, ja się z nimi spotykam bardzo często, około południa, w piątki, czasami w dresach, czasami w dżinsach, siadamy sobie, pijemy kawę i rozmawiamy, co jest potrzebne, totalnie skracając dystans. Robiąc to z pełnym szacunkiem, ale jak gdyby zakładając, że każdy pomysł jest dobry, tylko nie wiem, czy to jest dobry czas na jego realizację, ale rozmawiamy o tym, co jest dobre dla dzieci. I to, ta odpowiedzialność, te rozmowy, te spotkania naprawdę mnóstwo rzeczy przynoszą, nie ma czasu na więcej. Podpisuję się po tym, co mówiła też Małgosia i Mateusz. Dziękuję. Rozumiem, że oni się dzięki temu czują trochę sprawcami. Są odpowiedzialni, tak, są odpowiedzialni za szkołę. Mhm. Jasne. Krysiu? No ja myślę, że tutaj Przemku, do ciebie taka myśl, że trzeba chyba zrobić webinarium dotyczące budowania relacji w szkole. Pewnie spróbujemy. Bo chyba o to chodzi. Zapisuję. Kawa z dyrektorem to była moja inicjatywa, którą ja też prowadziłam u siebie w szkole i raz w miesiącu. Po południu zapraszałam na kawę z dyrektorem i mówiłam, że można po prostu przyjść się napić kawy i porozmawiać o tym, co u nas słychać, a można też jakieś sprawy rozwiązać. I to też było, rodzice wykorzystywali ten czas i czasami przychodzili z problemami, a czasami przynosili ciastko, kawę i mówili, że przyszli się napić kawę, bo widzą, że dużo pracuje i pomyśleli, że mają ochotę po prostu posłuchać, co się dzieje. To, co ważne, to mówić o swoich potrzebach, głośno mówić. Ja miałam też taką praktykę, o którą się sami rodzice w tym roku upomnieli. To jest ciekawe, bo co roku było tak, że ja wpisałam listę potrzeb. Różnych rzeczy, których my w szkole potrzebujemy i zawsze takim hasłem, że może ktoś komuś zalega, a ktoś może ma jakieś możliwości i może mógłby pomóc i zawsze się znajdowały. Nie wszystko było rozwiązywane, ale jakby rodzice mieli dostęp do takiej listy, która po prostu wisiała i w tym roku ona nie powstała i rodzice sami przyszli do mnie i powiedzieli, że nie chcą tą listę, bo oni nie wiedzą, czego my potrzebujemy. Więc to znaczy, że to był jakby dobry znak. To, co jakoś we mnie zagrało, to komentarz tutaj pani Alicji, która napisała, że głosowanie w naszym przypadku to dramat. Ja zachęcam bardzo mocno, bo różne reakcje ludzi są zawsze odpowiedzią na to, co tam się dzieje w środku. Więc ja się, jakby moja praktyka jest taka, że jeżeli ja się spotykam z jakimś oporem, to się nie zatrzymuję na tym oporze, nie mówię, ci ludzie jakby nie chcą, tylko myślę sobie, co się takiego dzieje, że oni nie chcą, co ja mogłabym z tym zrobić, jakby żeby tak trochę pójść o krok dalej, nie zatrzymywać, bo spotkają nas różne reakcje i różnie się będzie działo, ale ja zachęcam do tego, żeby szukać sposobów, tak, czy porozmawiać może w gronie, zapytać wprost rodziców, coś takiego się dzieje, bo może my coś źle robimy i po prostu wam coś przeszkadza, jakby wyjść z taką otwartością po prostu na szukanie rozwiązań i pokazywać, że my się nie zamykamy tutaj w sobie, że my mamy pomysł i on nie wyszedł i jest źle, tylko jakby co się stało, to też nas dużo uczy i myślę, że bardzo dużo też nam daje, a też pokazuje rodzicom, że my jesteśmy po prostu otwarci. Ja myślę, że w tym jest na szukanie rozwiązań. No właśnie, jest też taka myśl
że społeczność nie chce źle, tylko społeczność może czegoś nie rozumieć, nie wiedzieć, nie widzieć swojej korzyści, rozmaitych takich rzeczy, ale na pewno nie chce źle dla szkoły. Tak to zrozumiałem, co powiedziałaś. Słuchajcie Państwo, mamy jeszcze dwa szczegółowe wątki dotyczące pewnych specyficznych sposobów na pozyskiwanie pieniędzy na określone cele. Pierwsze to Urząd Pracy. Kasiu, gdybyś mogła w paru słowach powiedzieć o tych pieniądzach na doskonalenie nauczycieli, które można pozyskać z Funduszu Pracy. Dziękuję za głos, ale przepraszam, muszę się odezwać do tych kampanii z głosowaniem. Moi drodzy, w moim mieście stoi podwórko Nivea, siłownia od Nestle. To jest malutkie miasteczko, a potem brałam udział w takim, można powiedzieć, koordynowaniu dla Elbląga. I wiem jedno, że warto, wiem jedno, że trzeba dotrzeć. Mój sposób, powiem Wam od razu, zapisałam się do wszystkich grup polonijnych na Facebooku, jakie istniały. Do tej pory mam powiadomienia z Melbourne i innych takich miejsc. I powiedziałam po prostu tym ludziom, że bardzo, bardzo potrzebujemy ich pomocy. Powiecie mi zaraz, bo nie można głosować tam z Polski, spoza Polski i tak dalej. No, podobno nie można, ale nam się udało. Do tej pory mam relacje z ludźmi, którzy byli spoza Polski i postawiłam w drugim głosowaniu, nie w powyborku Nivea, postawiłam na właśnie ludzi spoza w ogóle naszego kraju. Także na pewno warto i trzeba mówić, że bardzo potrzebujemy czegoś, a niekoniecznie narzekać, bo właśnie to narzekanie, chyba tego nie lubimy. Co do Urzędu Pracy. Warto na pewno, ale są pewne ograniczenia. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to fundusz, który jest dla nas, jesteśmy pracodawcami, bez względu na to, czy jesteśmy szkołą publiczną, niepubliczną, każdy pracodawca może. Co roku ogłaszane są priorytety, one troszeczkę nas ograniczają, ale no, też bywają dla nas wskazówką. Jakie są, na co zwrócić trzeba uwagę? Każdy powiatowy urząd pracy ma swoje terminy, więc trudno dzisiaj powiedzieć, zaglądajcie w marcu, w maju, więc naprawdę bardzo, bardzo w różnych nawet powiatach inaczej. Problemem dużym jest czas, ponieważ są to środki ograniczone i często niewielkie, jak dla nas, bo jeżeli są studia, to jest duży wydatek, a możemy dostać nawet 100% finansowania. No i kończą się o 7:15 rano, pierwszego dnia naboru. Takie jest moje doświadczenie bardzo często. Tam, gdzie wiemy, że można z nich korzystać, trzeba mieć wniosek naprawdę dobrze przygotowany, bezbłędny i stać o 7:00 przed gabinetem, w którym się przyjmuje te wnioski, bo bywa tak, że kończą się, kolejny się obowiązuje, więc niestety tak jest. I punktowane są priorytety ministerstwa, więc warto na nie zerknąć. Ja swoje pierwsze takie dofinansowanie dostałam z tego funduszu na szkolenie metody Warnkego. Kupiłam sprzęt za 30 tysięcy w projekcie z Bezpiecznej Plus, no i potem szkolenia bardzo drogie. I wtedy akurat każdy psycholog był dotowany i warto było, i młody, i stary. W tym roku, jak widać, całkiem inne priorytety, więc trzeba na nie zwrócić uwagę, bo znam też doktorów, którzy złożyli wniosek, ale niezgodny z priorytetami. Bo na przykład dla młodej polonistki, tak, na kolejne studia podyplomowe. No niestety, jeżeli to jest kobieta powyżej 30 roku życia, już wykształcona, aktywna na rynku pracy, może się okazać, że się nie uda. Więc czyli zachęcam. Dokładnie czytać priorytety. Tak, dokładnie dlatego czytać, też tutaj oczywiście nie będziemy ich czytać, ale na stronie ministerstwa znajdziecie Państwo priorytety za każdym razem i warto, kiedy zaczynamy? Zaczynamy patrzeć w styczniu, tak? Bo to jest na rok, nie nasz szkolny, tylko niestety rok kalendarzowy. No i forma też musi być rozpoczęta. Nie mogą być to studia w październiku, a wniosek w kwietniu. To tak na szybko, bo wiem, że czasu mało. Super. Mało. Tak. Mało czasu, biegniemy. Jeszcze jeden mamy wątek i to tu do Uli prośba. Bywa tak, że niektóre środki, które są dostępne dla szkoły i można je spożytkować, są dostępne tylko dla organizacji pozarządowych i o stowarzyszeniach przy szkole. Ja mam to szczęście, że organem prowadzącym jest stowarzyszenie, nie wiem, szczęście, no, ja to nazywam szczęściem. Natomiast współpracujemy ze szkołami, które mają po to, żeby pozyskiwać środki, które mogą pozyskiwać organizacje pozarządowe, założyły przy swoich szkołach stowarzyszenia. Stowarzyszenia, które były zakładane przez nauczycieli i rodziców i w ramach jak gdyby tych stowarzyszeń pozyskiwane są pieniądze na różnego rodzaju działania, czy to zajęcia dodatkowe, czy szkolenia, czy organizacja wycieczek, wyjazdów dla dzieci. Oprócz tego no, stowarzyszeniem też takim jest UKS, o którym mówiła Małgosia, Uczniowski Klub Sportowy, na który też może pozyskiwać fundusze. I taki Uczniowski Klub Sportowy można założyć przy szkole, więc założenie stowarzyszenia
to jest pewien wysiłek, ale nie tak wielki, jakby się wydawało, natomiast może mieć bardzo wymierne korzyści. Buduje się dzięki stowarzyszeniom place zabaw, robi się place zabaw, pozyskuje pieniądze w różnej wysokości na to, co już powiedziałam, na zajęcia dodatkowe, na wyjazdy, na wycieczki, na pomoce dydaktyczne, więc mnóstwo rzeczy można sfinansować z tego. Jeżeli nie chcemy zakładać swojego stowarzyszenia, to co powiedziałam też wcześniej, warto współpracować z jakąś organizacją pozarządową działającą na terenie naszego miasta, gminy, która mogłaby nas wspierać w ramach porozumienia, jakiejś umowy o współpracy. Ponieważ organizacje pozarządowe mają dużą moc, naprawdę bardzo dużą. Dziękuję. Ja tylko dodam, że zakładanie takiego stowarzyszenia jest całkowicie autonomiczną decyzją tej społeczności, która ją zakłada. Nie wymaga zgód żadnych organów. To jest po prostu prawo obywatelskie i taka instytucja może sobie zupełnie swobodnie działać. Bardzo dziękuję. Za chwileczkę podsumujemy nasze spotkanie, bo jeszcze zostało nam 5 minut, ale jest jeszcze jeden ważny wątek. Tutaj bardzo proszę naszych uczestników, żebyście zechcieli albo skorzystać z tego kodu QR, albo kliknąć w link na czacie i odpowiedzieć na 4 pytania w Mentimetrze. To jest okazja do tego, żebyśmy pokazali naszemu sponsorowi, czyli NRC, tej organizacji norweskiej, o której wspomniałem, że Państwo nas słuchają. I więc proszę, odpowiedzcie na te pytania. Tam są tylko, wybór jest między prawdą a fałszem, więc nie jest to szczególnie absorbujące działanie. Jeszcze raz apeluję o wejście na to Menti i odpowiedź na pytania, a my tymczasem podsumujemy nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym to podsumować w taki sposób, żebyście mogli w takiej bardzo zwięzłej formie powiedzieć coś takiego, co z waszego punktu widzenia wydaje się absolutnie kluczowe przy pozyskiwaniu i gospodarowaniu pieniędzmi. Gdyby was taki świeżo upieczony dyrektor lub dyrektorka zapytała, no to powiedz mi, długo to robiłeś, co jest ważne, na co zwrócić uwagę? Krysiu, może od ciebie zacznę. Dziękuję, bo ja teraz muszę znikać na lekcję. No właśnie. Zaraz uciekam. Pierwsza sprawa to jest taka, że to nie zawsze chodzi o pieniądze, zwykle chodzi o relacje. Druga sprawa jest taka, głośno mów o swoich potrzebach i nie bój się tego robić. A trzecia sprawa, ostatnia, jak ktoś chce, to znajdzie sposób, a jak nie chce, to znajdzie powód. Jasne, to już mówiłaś. Dzięki, rzeczywiście ważne zdanie. Ula. To ja sobie zapisałam, że i to jest ważne i tym się kieruję, że jeżeli masz cel i jest on ważny dla też wielu osób, to zawsze znajdą się pieniądze. Okej, czyli nie chodzi o to, żeby pisać wnioski na dowolne granty, tylko wiedzieć, na co szukam pieniędzy i wtedy jak one wiem, się wiem, czego potrzebuję, to się znajdzie. I to jest potrzebne, bo to jest ważne dla nie tylko dla mnie, ale też dla społeczności, to te pieniądze się znajdą. Jasne. Kasiu? Trudno coś dodać, ale powiem tyle, że warto zbudować zespół. Nikt nie powinien być sam. Poza tym jest to działanie, którym trzeba być naprawdę profesjonalnym i tutaj Ula powiedziała, że czuła się wywołana do tablicy, a nie robi wielkich rzeczy, robicie wielkie rzeczy. I wszystkich zachęcam, żeby zagłębić się w fundraising, kupić podręcznik do fundraisingu. Każdy dyrektor powinien w tym poczytać. Większość z nas jest fundraiserami, ale popełnia błędy, o których wspomniała Małgosia, na przykład nie utrzymuje dalszych relacji ze swoimi darczyńcami, a potem traci te kontakty. Więc zbuduj zespół, nigdy nie bądź sam, żeby się oczywiście w tym wszystkim nie zmęczyć i bądź profesjonalny. To jest moje, ja zazwyczaj wręczam podręcznik do fundraisingu takiemu dyrektorowi, który się ze mną widzi, a ten, który nie dostaje PDF. Profesjonalny w sensie fundraisingowania, profesjonalny. Nie, tak, jasne, bo wtedy jasne, ten człowiek jasne. Się dowie, że to nie powinno być męczące. Ja wielu spotykam dyrektorów, którzy jest zmęczony tą pracą, a jeżeli są zmęczeni, powinni poszukać w swoim zespole kogoś, kogo to będzie po prostu bawić, kto będzie się dobrze w tym czuł i wtedy będzie profesjonalny, prawdziwy. Tak? Bo jasne. Nie powinniśmy przychodzić z taką miną, potrzebuję na farbę, ale powinniśmy widzieć już ten cel i te wymalowane piękne ściany. To się dobrze spaja z tym, o czym mówiła Ula. Małgosia, najważniejsza rzecz, włącz mikrofon.
Mikrofon. Mikrofon, Małgosiu. Już jestem, przepraszam. Moje trzy zasady to jest tak: komunikacja, odwaga i autentyczność. Komunikacja, odwaga i autentyczność. Okej, okay. Mateusz. No i ja tutaj na końcu nie powiem nic nowego. Mogę ewentualnie dodać to, co panie powiedziały, to, co dziewczyny powiedziałyście. Po pierwsze, relacje. Po drugie, może jeszcze inaczej. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, czego się chce. Po drugie, relacje. Po trzecie, zespół, czyli ludzie. I po czwarte, czasami dać sobie czas. Nie wszystko od razu małymi krokami daleko możemy zajść. Taka determinacja to jest chyba kluczowe. No mnie jakoś mocno poobrzywiała w głowie z tych rozmów wszystkich ten wątek celu, że jak wiadomo, jaki jest cel, to znajdą się na niego pieniądze i nie fascynacja konkretnymi grantami albo wnioskami, tylko na co potrzebujesz i powiedz o tym profesjonalnie. Okej, okay. Bardzo, bardzo dziękuję naszym prelegentkom i prelegentowi za wystąpienie, podzielenie się swoimi doświadczeniami. Państwu oczywiście bardzo serdecznie za zaufanie nam i pozostawanie z nami podczas tego webinaru. Chcę powiedzieć, że dość wyjątkowo ostatnie seminarium w tym roku szkolnym będzie 21 czerwca. Zwykle jest w pierwszą środę miesiąca, a to jest właśnie ta środa 21 czerwca o 12. Jeśli Państwo sobie tego życzą, to od razu na naszym czacie możecie zapisać się na to seminarium. Ono tym się różni tylko od webinarium, że realizujemy je w taki sposób, że nie ma tam prelegentów, tylko Państwo ze sobą rozmawiają w małych grupach. Jest to okazja do spotkania się dyrektorów, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję i widzimy się na następnym webinarium już w przyszłym roku szkolnym, a właściwie w sierpniu. To nie będzie jeszcze przyszły rok szkolny. Ostatnia środa sierpnia. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.